jakiś czas temu ktoś napisał: chłopie, nie nagrywaj już. Oczywiście takie konto anonimowe jakieś, nie żeby tam było imieniem, nazwiskiem, czy jakąś firmą, czy czymś. No ale ja będę nagrywał, bo ja to lubię robić. Nie wiem, czy widzieliście taki film Forrest Gump z Tomem Hanksem, nie wiem jak się to wymienia. Tom Hanks grał tam główną rolę. No i tam po różnych perypetiach został milionerem, czy nawet miliarderem. A jeździł po boisku szkolnym, czy jakimś tam boisku, kosiarką i sobie trawę kosił. Ktoś się go pytał, czemu to robisz? Przecież jesteś milionerem. Robię to, bo lubię. Więc w życiu wygrali ci, którzy robią to, co lubią i jeszcze im za to płacą. Możecie napisać w komentarzu, czy tak myślicie, że tak jest, żeby robić to, co się lubi i jeszcze, żeby wam za to płacili. Czy to by było już to, co niektórzy nazywają szczęściem, czy jeszcze nie? A dzisiaj mamy co? 27 listopada 2024, 12:50. Jadę do pracy i nagrywamy szósty raz. Miało być tylko 4, wyszło teraz już 6. Żuję gumę i przypomniało mi się też kiedyś tam już dawno, z rok temu ktoś napisał, że jak nagrywam i coś mówię, to mam nie rzuć gumy. Ale ja nagrywam, ja mówię i ja decyduję, kiedy żuję gumę. Więc będę sobie żuł tą gumę i tyle. Więc jak ktoś uważa, że mam nie nagrywać, to może nie oglądać. Jak kogoś drażni, że żuje gumę, to też może nie oglądać. Albo może oglądać, ale bez głosu. Jakby ktoś mnie śledził, to już zna tą drogę na pamięć, no nie? Pewnie by już trafił do mnie do pracy bez problemu, bez nawigacji. Możecie napisać w komentarzu, jeżeli mieszkacie w Niemczech, to ile macie do pracy kilometrów, czym jeździcie? Busem, autem, autobusem, pociągiem, trolejbusem, U-Bahnem. Może taksówką? Piszcie w komentarzu. A jak nie mieszkacie w Niemczech, a oglądacie, to też napiszcie. Może mi się dzisiaj to nie uda, bo ciągle jak coś zaczynam gadać, to spaczam podczas jazdy z tych tematów, o których chcę powiedzieć. A ciężko jest jechać i mieć jakieś notatki jeszcze porobione. Znaczy, może nie ciężko, ale jest to chyba niezgodne z prawem, żeby podczas jazdy korzystać z notatek. Ogólnie to prawo w Unii Europejskiej coraz bardziej wszystkiego nam zabrania. Na przykład tego ogrzewania domów. Przecież niektóre rzeczy były tak zachwalane parę lat temu, teraz mają być już zakazywane znowu. Jak to mówią, że jak nie wiadomo co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tak jak ta wojna tych niebiesko-żółtych, czy żółto-niebieskich. Czyli niby to nie jest wojna, niby to jest operacja specjalna, wojskowa. A może już teraz i nawet nazywana wojną, ja nie wiem. Ale mi osobiście się wydaje, czy osobiście mi się wydaje, że są tak duże firmy, koncerny na świecie, które produkują te wszystkie urządzenia używane podczas wojny, że jest tego już tyle naprodukowane, nie ma tego gdzie sprzedawać. Takie właśnie konflikty są wywoływane chyba specjalnie. Mi się tak wydaje osobiście. I wtedy rzeka kasy płynie z budżetów państw. Korupcja kwitnie. Pewnie to są takie pieniądze, że nawet takim bogatszym ludziom pewnie nie śniło się o takich pieniądzach, które tam się zarabia. I zarabiają na tym wszyscy, już zacząwszy nawet od zwykłej kopalni rudy, która wydobywa rudę żelaza, potem huta to przetapia, no i potem różne zakłady mechaniczne, niemechaniczne, to już wyprodukowane żelazo czy tam metal przerabiają na te wszystkie urządzenia, które potem pracują w tych konfliktach. Czyli jakby takiej ponitce do kłębka, no to wszyscy na to pracujemy, żeby tam ten konflikt trwał w tym miejscu i w innych miejscach na świecie. Czyli jedni pracują na to, żeby to się wszystko wyprodukowało, drudzy tam jakby giną, używając tego, walczą między sobą, a niektórzy ludzie to
jest chyba garstka, taka elita, na tym wszystkim zarabia. Piszcie w komentarzu, jak to wygląda z waszej strony, bo mi się wydaje, że to jest wszystko politycznie tak nakręcone, żeby ludzie między sobą się żarli. A zwykły człowiek nie chce walczyć. To popatrzcie, ile już się przebija i na TikTokach, i na YouTubach, i nawet w wiadomościach, jak zmuszają tych ludzi, żeby szli na front. Oni nie chcą walczyć. Normalny człowiek chce sobie spokojnie żyć z rodziną. Dlatego jak gdzieś widzicie, ja nie mówię o chuliganach, o takich normalnych ludziach, to dajcie im święty spokój, oni chcą normalnie żyć. Tak samo jak Polacy sobie wypracowali opinię taką czasami nie najlepszą za granicą. To co to znaczy, że nie ma normalnych Polaków? Tak samo i niebiesko-żółci, czy żółto-niebiescy. Jest tam pewna grupa taka, że powinni tam siedzieć u siebie i w ogóle ze swojej wioski nie wychodzić, ze swojego miasta, żeby nie robić, jak to się teraz mówi, siary, a co dopiero tak za granicę wyjechać. Ale myślę, że pewna część jest całkowicie normalna i chce normalnie żyć. Ja osobiście też bym nie pojechał na front w naszych czasach, wiedząc to wszystko, co już wiem. Nie pojechałbym walczyć za tak zwaną elitę, za białe kołnierzyki. A jak elita nie ma tego, gdzie sprzedawać, to niech elita pomyśli, jak zarobić w inny sposób. Piszcie w komentarzu, co o tym myślicie. Jak macie inne zdanie, to też piszcie. Dobra, to zawsze na tym rondzie mi się przypomina o tej stłuczce, która miała miejsce już prawie tydzień temu. Jeszcze tego nie zgłosiłem, chociaż mam wszystko zgromadzone. Po prostu nie mogę się jakby na tym skupić na chwilę obecną, bo też to nie jest jakiś super poważny. No. Gdyby to było coś poważnego, to już dawno bym to zgłosił, nawet już policja by była wtedy na miejscu pewnie. No ale nic, myślę, że jutro, pojutrze się za to zabiorę. Oczywiście to też nagram, jak to wygląda. A przy okazji też ludzie się dowiedzą, ci co to śledzą. Po ilu dniach od tego zdarzenia ja to zgłosiłem, jak to wszystko się potem będzie toczyło dalej. A tak tylko przypomnę, że mam od tego gościa zrobione zdjęcie prawa jazdy, dowodu osobistego, auta, zdjęcia auta mojego, jego. A w tym zamieszaniu tam na miejscu nie zrobiłem zdjęcia, nie zapisałem numeru jego ubezpieczenia OC. Ale myślę, że to ubezpieczalnie ustalą między sobą, bo te dane wystarczą. Mam nagranie z mojej kamery z przodu. Ten pisk opon na tym nagraniu to jest jego auto, to nie moje, bo tam ktoś napisał. Chyba tak ta osoba myślała, że to ja tak zahamowałem, to nie ja. Ja zahamowałem normalnie. Zatrzymałem się normalnie, to nie było nawet hamowanie mocne. A gościu po prostu chciał przepędzić na czerwony chyba. No i się zdziwił. W każdym razie wina zawsze jest tego z tyłu, bo nie zachował odstępu, nie zachował należnej ostrożności. Tak jest w jakichś tam przepisach, powiedzmy. I tak jest, wydaje mi się, na całym świecie. To nie tylko w Polsce, nie tylko w Niemczech. Natomiast gościu twierdzi w korespondencji ze mną na WhatsApp, bo ja mu napisałem, że ja mu poszłem na rękę, bo nie wezwałem tej policji i dlatego nie dostał mandatu. A on twierdzi w głosówce, którą nagrał, że on w życiu mandatu za to nie dostał. To możecie napisać w komentarzu, co myślicie, dostałby mandat czy nie. Jak ja kogoś uderzę z tyłu w jego auto poprzedzające, obojętnie w jakiej sytuacji, czy to było uzasadnione hamowanie, nieuzasadnione, czy gościu zasnął, nie zasnął, poza jednym wyjątkiem, że był pijany, no to jak ja uderzę w jego samochód, to dostanę mandat, czy nie dostanę mandat? Piszcie w komentarzu. Dzisiaj wrzuciłem takiego krótkiego shortsa na YouTube i ten sam filmik dałem na TikToka, w którym pokazuję trzy propozycje taniego w zakupie auta, taniego w eksploatacji, taniego w serwisowaniu, w codziennej jeździe,
takiego auta do jazdy na co dzień. Kilkuletnie, 10-letnie, 8-letnie. 3 propozycje, gdzie w miarę rozsądne pieniądze, w miarę niski przebieg. Oczywiście trzeba tam pojechać, trzeba to auto zobaczyć, ocenić, czy to faktycznie ma ręce i nogi. No jak takie auto się kupi, no to by trzeba było w nim wymienić rozrząd. Nie trzeba tam słuchać, co oni gadają, tylko to dla własnego dobra zrobić. I po prostu przebadać to auto, nie? Co tam gdzieś stuka, puka, no to wymieniać. I można jeździć, panią jeździć. Nie trzeba tam specjalnie się jakoś wysilać, żeby sobie spokojnie jeździć i jakieś Mercedesy zaraz kupować. A na końcu tamtego filmiku pokazuję, jak możecie sobie sami poszukać samochód w Niemczech z ogłoszenia. I to jeszcze po polsku. Na niemieckich stronach można przełączyć się na język polski. Także wejdźcie, zobaczcie sobie. Może wam się to przydać. Napiszcie też w komentarzu, czy szukacie, oglądacie. Może nie czy szukacie, ale czy czasem oglądacie auta, czy patrzycie, jak te ceny się zmieniają. Bo co ja zauważyłem, to takie auto, co myśmy kupili już nawet 7 lat temu, używane, i to auto jest 7 lat starsze niż było wtedy, to auto trzyma cenę do dzisiaj. Wiadomo, że jakby było nieserwisowane i już takie, no, byłoby widać, że jest po takim przejechaniu się, że to jest wszystko zużyte, no to ta cena nie byłaby taka. No ale jak jeździcie, serwisujecie, to te używane auta trzymają cenę. Z tymi nowymi to oni teraz przesadzają, w mojej ocenie. Czasami też, jak tak rzadko to robię, że przeglądam te TikToki, ale czasami gdzieś tam zerknę, jak czekam, że się tam załaduje jakiś filmik i właśnie pokazują ci mechanicy czasem na TikToka te nowe auta, jakie tam są, dziwności teraz i ile to kosztuje, żeby to naprawić. Ja nie wiem, kto ma w tym biznes. Podejrzewam, że znowu panowie w białych kołnierzykach. Podejrzewam też, to jest moja ocena, że w naszych czasach, jak sobie gdziekolwiek pojedziecie, to są takie korki wszędzie, taki tłok tych aut. I teraz wyobraźcie sobie, że naprawdę zarabiacie kupę kasy, a takich ludzi jest bardzo dużo, macie bardzo dobre auta i gdziekolwiek chcecie jechać, to stoicie w korku. I ja myślę, że właśnie te białe kołnierzyki będą chciały zrobić tak, brzydko mówiąc, żeby udupić społeczeństwo, żeby zmniejszyć po prostu liczbę pojazdów. Bo sami wiecie, że to nie jest nic przyjemnego, jak macie do przejechania 5 km i wam to zajmuje godzinę. Widzicie, jak plany są, żeby samochody były tylko elektryczne. Ceny tych aut, jakie są. Serwisowanie tych aut, jakie jest drogie, wymiana baterii po stłuczce czy cokolwiek, to są przecież kosmiczne pieniądze. A w tych planach, ja nie wiem, czy to już te ustawy są podpisane, czy to już wchodzi w życie, czy nie wchodzi, czy to jeszcze trzeba tam gdzieś przegłosować, ale jakieś plany są takie, że oczywiście są wyjątki od tego i tam właśnie w tych wyjątkach są takie auta, że zwykły Kowalski takiego nie kupi, czy tam Musterman w Niemczech nie kupi takiego auta, no bo kto wyda na przykład 100 tysięcy euro na auto albo równowartość w Polsce, a to będzie auto spalinowe, które będzie mogło jeździć, chociaż do ruchu będą dopuszczone tylko elektryki, poza wyjątkami właśnie za 100 tysięcy euro. Piszcie w komentarzu, czy coś wiecie. Jak wiecie, to piszcie. Może ktoś skorzysta. Wydaje mi się, że to są ostatnie lata teraz, gdzie można jeszcze jakieś auto sobie kupić, gdzieś tam schować. Tu można kupić w Niemczech, wyrejestrować, nie trzeba opłacać. Można wywieźć do Polski. Bierzecie auto, kupujecie w Niemczech tablicę na przykład, nie wiem, na 7 dni albo na 1 dzień, tylko żeby zajechać do Polski. Zdejmujecie tablicę, jak macie miejsce w Polsce, i wyrejestrowujecie to auto i sobie dalej pracujecie. A w tym czasie te auto możecie sobie tak urządnie przez
jakiś dłuższy czas wyserwisować, powymieniać wszystko i za jakiś czas zarejestrować. Na przykład już w Polsce możecie zarejestrować. No i co? I takie, no, teraz strzelam, przy 5 czy 10 latek porządnie zrobiony, tam powymieniane wszystko. Ruszacie nim tam za kilka lat w codzienną trasę, użytkujecie go sobie, to będziecie mieli bardzo dobre auto. Co myślicie o takim pomyśle? Piszcie w komentarzu. A ja myślę, że właśnie te auta spalinowe, które będą zarejestrowane, nawet jak te ich debilne przepisy wejdą, to przez jeszcze długie lata będą mogły być użytkowane. Tylko będzie chyba zakaz rejestracji kolejnych. Nawet jak używane będzie, ktoś odsprzedawał, to już chyba nie będzie można go zarejestrować. Czyli inna osoba nie będzie mogła go zarejestrować. Czyli teoretycznie już nawet nikt nie kupi, no bo po co? Chyba że na części, żeby samemu. Jakieś pomysły są, żeby nie wiem, że zakaz nawet remontu, nie wiem, czy remontów, czy serwisów nawet. Też się tam gdzieś w TikToku przewinęło, nie zgłębiałem tematu, że jak jakiś poważniejszy, nie wiem, remont silnika, czy tam głowicy, to już będzie zakaz nawet, nie, że w spalinówce, to będziecie musieli, nie wiem, na czarno to remontować. Piszcie w komentarzu, co o tym wiecie, bo ja nie zgłębiałem tematu i nie wiem, może się dowiemy. Też nagrałem TikToka i krótkiego shortsa, bo to jeden i ten sam film, na YouTube, bo wrzucam tu i tu. O tym, co myślicie o wybraniu kraju na emeryturze, żeby się przeprowadzić. Bo ja i moja połówka lubimy ciepło, lubimy jak jest słońce i się tak zastanawiamy czasem, gdzie by się tu przeprowadzić. Już na te starsze takie lata. Jakby nie było, no to ten wiek emerytalny, kiedy się już od tego etatu uwolnimy, zbliża się. Kiedyś człowiek myślał, że nie dożyje, no a tu powiedzmy, że już to takie bardziej realne się staje. Jak się przeżyło te 50 lat, no to coraz realniejsze, że się może dożyje. Nie? Więc zastanawiamy się, możecie tam zerknąć, możecie napisać w komentarzu. I tam, i tu. Czy wy też zastanawiacie się, albo jak nie, no to gdzie byście chcieli? Albo gdzie byście nas widzieli? W którym kraju na tej emeryturze? Tutaj jak się... No to chyba stłuczka była, czy coś, bo znowu policja. Chyba, że ktoś zostawił auto i uciekł. A nie, chyba stłuczka. No i... co dalej? Aha, no po co do tej emerytury, to chciałem jeszcze powiedzieć, że będziemy dalej nagrywać. Jak się nic tutaj nie, jak YouTube będzie istniał i dalej będą kamery, które rejestrują to wszystko, można będzie wrzucać to tam. Może jakieś inne powstaną platformy, jak YouTube podobno. Też dobrą rzeczą jest to, że praktycznie za darmo możecie na YouTube umieścić sobie swoje jakieś prywatne rzeczy i tam jakby opublikować to jako prywatne, czyli nikt tego nie może oglądać. No i zawsze możecie sobie do tego wracać, kiedyś tam nie zajmuje to pamięci w komputerze czy gdzieś tam. Co o tym myślicie? A ja dzisiaj wyjechałem trochę wcześniej, bo muszę wejść do Netto. Do Netto muszę wejść, bo ja w Netto kupuję wodę mineralną. I chyba nagram z tego TikToka znowu. Kiedyś myślałem, parę lat temu, jak ten TikTok nastał, co to za głupoty jakieś są ten TikTok? No a
a teraz sam tam wrzucam filmy na tego TikToka, bo okazało się, że poza jakimiś głupotami, chociaż te nasze filmy są ciągle o wszystkim i o niczym, tak trochę, bo naszym zamysłem było w czasach tej epidemii całej, czy w czasie tej epidemii, jak jeszcze w Polsce propaganda szła, że w Niemczech nie ma nic w sklepach i tak dalej, żeby zaczęli nagrywać, że jednak tu w sklepach wszystko jest. I tak gdzieś to zaczęliśmy na YouTube'a wrzucać, potem już też trochę na tego TikToka właśnie. No i się okazało, że jak tak zacząłem patrzeć, że to tam można też wrzucać na TikToka, że tam ludzie wrzucają nie tylko głupoty, ale czasami właśnie jakieś ciekawe tam porady są. Niektórzy właśnie nakierowali się na tak zwaną niszę i tam faktycznie jakieś ciekawe rzeczy można znaleźć, nie? A wracając do tego naszego wszystko i o niczym, także dużo mamy filmików z ceną konkretnego towaru, czasami tak przechodzimy przez sklep, to nagrywamy wszystko jak leci. Czasami nas ktoś tam upomni, żeby nie nagrywać. Ale już tak, nie wiem jak to się dzieje, ale już tak chyba podświadomie człowiek idzie i wie, że tutaj mogę nagrać, tu raczej zanim ktoś się odezwie, tu raczej nie. Jednak nie wiem ile, ale trochę godzin już tych nagrań jest. O samym YouTubie, bo też nie wszystko tam się wrzuca. Trochę godzin już się z tą kamerą połaziło po tych różnych sklepach, marketach, autokomisach i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze powiem, że gdyby nie zakaz nagrywania u nas w pracy, to ja bym tam nagrał dużo ciekawego materiału. Przejeżdżam to w 20-25 minut, w zależności od ruchu jaki jest. A jeżdżę autem, które mi spala na co dzień, właśnie jeżdżąc do pracy, między 4 a 4,5 litra paliwa diesel. I to właśnie jest dziwne, bo to auto jest dość spore, myślałem, że to będzie więcej paliwa. Dacia Logi 1.5 DCI. Kupiliśmy to auto 2,5, za niedługo będzie 3 lata. Co tam jeszcze z tym autem? Oczywiście rozrząd wymieniliśmy niemalże po zakupie, przy pierwszej wizycie w Polsce. Wiadomo z jakich powodów, bo tutaj trzeba zapłacić więcej, że jesteśmy Polakami i mamy taką możliwość. No to jeździmy sobie do Polski i tam czasem jak trzeba, no to do mechanika w Polsce się oddaje. Dlatego, że oddajemy w ramach takiego serwisu, a nie naprawy raczej. To mamy części powymieniane w zasadzie takie, które producent przewiduje, żeby wymieniać mniej więcej w tych terminach. Dlatego jeździmy bezawaryjnie przez kilka lat. Wiadomo, rozrusznik nam padł w Bułgarii, to też jest w tym filmie. Używane auto, rozrusznik padnie, alternator może paść też nie wiadomo kiedy. Nie wiem, nie słyszałem, żeby ktoś wymienił alternator zanim mu padnie. Tego jeszcze nie słyszałem. Albo rozrusznik. Rozrząd, no to wiadomo. Nie? Tego nie widać, że to się wymieniło. Przyjeżdżacie z sprawnym autem do mechanika, wyjeżdżacie i w zasadzie no, musicie mu wierzyć, że to zrobił. Nie? Bo jak co? Jak mu nie będziecie wierzyć, że on wam to wymienił, muszę tu prosto wykonać to. Możecie założyć, że wziął auto i wam oddał i tylko skasował i tyle. A czy ten rozrząd wymienił, czy nie? Nie wiadomo. Piszcie w komentarzu. A
jak już przyjedziecie z autem, które nie odpala, bo rozrusznik nie kręci i wam to wymieni, no to widzicie, że wymienił, no bo działa, nie? Albo alternator nie ładuje, odbieracie auto, a tu ładuje, nie? Działa. To widać wtedy, że jest naprawione. Ktoś to ogląda, to cieszymy się bardzo. Jak dotrwaliście, to dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie. Może prześlijcie do znajomych. Pooglądajcie nasze inne filmy. A my będziemy nagrywać dalej, obojętnie czy wam się spodobało, czy nie. Polacy w Niemczech.